Hej, siemaneczko Wam, z tej strony Lukasek, witam Was w recenzji telefonu Motorola Moto E 4G drugiej generacji plus do tego internet LTE. Można by tak rzec, że na tych filmikach, co teraz widzicie, ten telefon jest, ten smartfon zwłaszcza, ten smartfon jest nieruszalny. Otóż można by się przyczepić kilku wad, aczkolwiek ja zostanę przy pozytywach, ponieważ nie chcę go do Was zrażać. Jeśli chodzi o telefon, kochani, o smartfon, jeszcze raz się powtórzę. Jeśli chodzi o smartfon, jest on wymiarów niewielkich, jak na moją małą dłoń, z czego możecie zauważyć. Bardzo świetnie mi się go trzyma nawet w jednej ręce, choć ja zazwyczaj używam dwóch rąk. Oczywiście mamy też rozbudowaną pamięć. Jeżeli już jesteśmy przy panelu zdejmowalnym przy smartfonie, to chciałbym Wam powiedzieć, że znajduje się takie coś jak karta SIM. Występuje też telefon w wersji jednoslotowej, jeśli chodzi o to, czyli poprzednia wersja tego smartfonu pierwszej generacji, na jedną szufladkę, jeśli chodzi o to. Tutaj mamy za to dwa miejsca na kartę SIM i rozbudowaną pamięć SD, micro SD. Możemy max sobie ją rozbudować do 32 gigabajtów. I jeśli chodzi o zdjęcia tego telefonu, jak wykonuje zdjęcia ten telefon, robi on aż w 5 megapikselach, autofokus ma oraz HDR. Chociaż HDR nie wiem, czym on się różni, ponieważ wyłączając tą opcję z tego, co ja tutaj testowałem, to naprawdę nic nie daje. HDR? Nie wiem, czy to w ogóle coś daje. Aparat z przodu, który już wcześniej widzieliście i o którym się wypowiadałem, ma 3 megapiksele. Wideo nakręci w formacie VGA i 15 klatek. Kochani, powinniście być uczuleni na to, że ten telefon zbiera strasznie na wyświetlaczu nasze odciski palców, ale jeśli chodzi o użytek, jak już mamy wypalcowany ten ekran, to naprawdę nie widać zabrudzeń i tak dalej od palców, więc to nam nic nie przeszkadza, tylko z tego, że on zbiera strasznie nasz dotyk, że tak powiem. Tylna obudowa znowu z tyłu też zbiera nasze odciski palców, jakikolwiek brud, ale można go łatwo wyczyścić, ponieważ ta tylnia obudowa zdaje się być taka silikonowa bardziej, taka nieplastikowa, taka podchodząca pod skórę, więc powinno się dać łatwo wyczyścić. Chciałbym Wam powiedzieć, że możecie w Androidzie w ustawieniach znaleźć taką opcję jak Lollipop. Wersja Androida Lollipop. Jest to wersja Androida 5.02 Lollipop. Jeżeli sobie przejedziemy tym palcem, tak po tym możemy natknąć się na grę. Wersję edycji gry Flappy Bird. Nawiązanie do gry Flappy Bird. Z czego tutaj mamy bardziej taki Flappy Android, gdzie to jest taka gierka. Pewnie kojarzycie, tylko że tutaj występuje jako Android skaczący przez właśnie te lollipopy. Jeśli chodzi o ten telefon, to on jest bardzo dobry dla mnie, ponieważ ja wiele z niego nie korzystam. To znaczy korzystam go z niego na co dzień, na przykład jak idę do szkoły, więc bardzo się przydaje do takich social mediów, do sprawdzania Facebooka, do Snapchata. Zazwyczaj w gry nie gram. Także jeżeli Wam się spodobał ten filmik, koniecznie łapka w górę, komentarz i w przyszłości widzimy się w następnym filmiku.